Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed Wami test xClouda w wersji beta. Całość będzie testowana na przeglądarce Microsoft Edge i systemie Windows 10. Na początku muszę wyjaśnić kilka rzeczy. xCloud nie jest ofertą samodzielną. To uzupełnienie doświadczenia, jakie daje Game Pass Ultimate i używanie innych urządzeń z rodziny Xbox. Co to oznacza? To oznacza, że w tej chwili xCloud to dodatek, a nie samodzielna oferta cloud gamingowa. Jeżeli xCloud na PC to Wasze pierwsze doświadczenie z graniem w chmurze, to musicie wiedzieć, że nie jest to doświadczenie najwyższej jakości. Cloud gaming dostępny na PC jest już kilka generacji do przodu i należy o tym pamiętać. Natomiast należy też pamiętać o tym, że jest to wersja beta i po to ją testujemy, żeby było lepiej, a Microsoft mógł podnieść jakość usługi, na co oczywiście z niecierpliwością czekam. No więc przechodzimy do testu. Jak widzicie, to jest zaproszenie do testowania clouda na PC-cie. Żeby je otrzymać, trzeba być subskrybentem Game Passa Ultimate i tylko w ramach tego abonamentu jest dostępny cloud, czyli dostajecie wtedy dostęp do gier na Xboxa, na PC-ta, do bonusów i zniżek oraz do chmury. Abonament ten kosztuje 54,99 zł miesięcznie i w tej chwili nie ma innej możliwości skorzystania z clouda, czy to na urządzeniach mobilnych, czy to na PC-cie. Zanim przejdziemy do samego testu, to jeszcze pokażę Wam speed test, na jakim łączu tu będziemy pracować. Robię to po to, żebyście zobaczyli, że jest to łącze stabilne i dosyć szybkie i nie ma problemu z infrastrukturą lokalną. To znaczy, ono po prostu daje radę. Jeżeli będą jakieś dropy po stronie chmury, no to one są spowodowane infrastrukturą Microsoftową, a nie lokalną. Jeżeli takie wystąpią lokalne, to oczywiście od razu będę o tym mówił, bo nie wiem. Różne rzeczy się w życiu oczywiście zdarzają, a tutaj nagrywamy to w jednym ciągu na żywo. Takie to wartości. Przechodzimy do testu. Zostaliśmy zaproszeni. Ponad 100 gier. Ja policzyłem, tych gier w tej chwili dostępnych do grania w chmurze jest 247, więc nie jest to mała wartość, robi wrażenie. I w tym wszystkie blockbustery xboxowe. No i cóż, tutaj z dwóch rzeczy chyba najbardziej istotne jest to, że gramy w grę konsolową, więc ten cloud przy okazji jest takim emulatorem Xboxa, a to oznacza, że nie dość, że potrzebujemy pada, czyli nie mamy natywnego wsparcia dla klawiatury i myszki, jak ma GeForce Now czy Stadia, no to musimy się spodziewać, że będzie to jakość gry konsolowa. W tym wypadku obstawiam, że jest to Xbox One S. No ale zaczynajmy. Czyta nam się zaraz strona. Powinna mnie zalogować automatycznie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tak jest. Jesteśmy zalogowani automatycznie. To jest nasza pełna oferta. Tutaj na dole możemy sobie zobaczyć wszystkie dostępne gry. Jest ich całkiem dużo, jak widzicie. Przez MotoGP, wszystkie Force, Ori, Skyrim, no naprawdę jest w co grać. Dobrze, no to zaczniemy może od czegoś przyjemnego, ale wymagającego dużej ilości, dużej szybkości reakcji, niech to będzie Ori. O, i tutaj jak widzicie, coś się nie zgadza, czyli mamy obsługiwaną przeglądarkę, mamy dobrą sieć, nie mamy kontrolera od Xboxa, mimo że, tutaj musicie mi zaufać, jest on podłączony. Więc klikam kontynuuj mimo wszystko i zobaczymy. Nie ustawiam ekranu na pełny, czyli widzicie cały czas ramkę przeglądarki i dolny pasek, a robię to po to, żebyście mogli sobie w każdym momencie zapauzować film i porównać jakość obrazu. Całość jest w tej chwili nagrywana OBS-em, jest to zrzut mojego drugiego monitora, po to, żeby nie było wątpliwości, czy jest to render filmu, czy jakość ogólnie filmu spadła, a żebyście widzieli po prostu, jak wygląda to realnie na ekranie. Sekundkę, tutaj muszę przyciszyć, bo będzie nam się... Jeszcze zrobimy może inaczej i... Dobra. Naciskam A na padzie, czy coś się dzieje. Dobra, podłączymy. O, dobra, poszło. Podłączony mam pad od Xboxa Series X. Sprawdźmy. Sesja startowała na żywo, nic tutaj nie ciąłem. Przy kolejnych może coś tam pod. No dobra.
No, muszę przyznać, że no, żadne odczuwalne opóźnienia, nic, nic ponad to, co oferowałaby konkurencja. Gra się super, jest bardzo responsywnie, mimo że to jest gra, która wymaga dosyć dużego refleksu i szybkości. Nie chcę się zagrać, bo wtedy przestanę mówić. Ale jest super. No dobra. Przejdźmy do czegoś innego. Może coś bardziej wymagającego. Forza Horizon 4. Gdzieście kliknąłem w ikonę, od razu poszło. Także pad został rozpoznany przez aplikację już teraz natywnie. I zaraz zobaczymy, jak się będzie grało w Forze. Forza Horizon 4 na Xboxie Series X z ostatniej aktualizacji, czyli 4K, 60 klatkach i RTX-em Xboxowym. No, muszę przyznać, że wygląda ostro jak żyleta. Gra chyba najładniejsze wyścigi w tej chwili, jeśli chodzi o ten aspekt graficzny. Więc zobaczmy, co będzie w cloudzie. No już tu widzicie pewne utraty na kodeku. Te takie fale przechodzące kolorów. To jest chyba jedyna rzecz w cloud gamingu, nad którą jeszcze trzeba będzie troszeczkę opracować. One wynikają z różnych rodzajów kodeków. Nie wiem, jakiego używa Microsoft. Postaram się dowiedzieć, to się wyświetli teraz na ekranie albo w opisie będzie. Najczęściej są problemy z ciemną częścią ekranu, bo tam te przejścia są najtrudniejsze do wykodowania przez ten kodek, ale bywa różnie. Zależy od firmy. Stadia, czyli Google, ma swój kodek VP9 i on jest tak specjalnie zaprogramowany, żeby oszczędzać przesył danych, i jakby moc, czyli ten bitrate, idzie tylko w miejsca jasne. Jest takie założenie, że gracze skupiają się na miejscach jasnych, więc jak jest ciemne miejsce, to już zaczynają się też pojawiać takie lekkie fale. Jest to wyeliminowane, gramy w HDR-ze. Nie wygląda to najlepiej, powiem wam. Mam nadzieję, że to jakieś chwilowe. Zmieniamy kursor. No, powiem wam, że jest średnio. Widzicie te artefakty na drodze, na lewo od alfy? Te kwadraciki. No, to jest wina kodeku i niskiej rozdzielczości. Zobaczcie, jaką rozdzielczość trzyma ramka na przeglądarki czy dolny pasek, a jaką ta gra. To nie jest 1080p na pewno. Na 100%. To jest dużo, dużo mniej. Możliwe, że jest to 720p, które było na urządzeniach mobilnych przeskalowane, ale kodek jest okropny. Bardzo. Mam przed sobą 27-calowy monitor 4K. I nie bardzo widać, gdzie tu skręcić, jeśli mam być szczery. Na tym nagranie nagrywania OBS-a jest trochę lepiej, bo jest mniejszy monitor i to Full HD. Ale tutaj no nie da się tak grać. Nie wiem, czy to widzicie. Ori przy tym to było czyste złoto. No dobrze, zobaczymy coś następnego, żeby się tutaj nie sugerować. Sea of Thieves. Jedna z fajniejszych gier multiplayerowych ostatnich lat. Trochę godzin spędziłem. Zobaczmy, jak szybko się załaduje. Jest to gra, która ładuje się bardzo szybko na Xboxie Series X i bardzo wolno na Xboxie One X. Dużo danych tam trzeba przerzucić. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzili. Ciemny ekran. Czekam, aż się wczyta. Jest i logo RR, więc nie jest tak źle. Są w sumie dwa momenty wczytywania. To menu, gdzie przylatuje nam mapa po drodze. I później sama przygoda. No, tutaj skrócony czas ładowania na pewno. Season 2. Nie miałem okazji jeszcze się bawić w drugim sezonie. W pierwszym troszeczkę. Zobaczymy, co nas zaraz spotka w Sea of Thieves. Wiem, że te loadingi mogą się trochę przedłużać, natomiast robię to jakby umyślnie po to, żebyście zobaczyli, ile to trwa czasu.
i żeby nie było tej wątpliwości, że coś było cięte. Postaram się zrobić podobne filmy z innych usług. No i później oczywiście jakiś film porównawczy. W tej chwili jest fajnie, bo na wszystkich trzech platformach można zagrać w Destiny. Więc mamy tą samą grę w wersji PC-towej ogrywanej przez GeForce Now, na xCloudzie wersję xboxową i na Stadii. Stadia oferuje 4K i 60 klatek, więc pod tym kątem jakości no, wyprzedza konkurencję i to 4 długości minimum, ale oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety. Z pewnością nie siedzi tam w tych szafach żaden dysk SSD i NVMe, ale nie było tak źle. Jakość grafiki jest stanowczo OneS-owa. Okej. Wyjdźmy na zewnątrz, pocieszmy się widokiem. O, tutaj możecie zauważyć na drzwiach, jak się układa taki właśnie rendering słabego kodeka. Oni powinniśmy móc podnieść bitrate i wtedy to zniknie. No, mam nadzieję, że to tylko efekt wersji beta. No dobra, ale z zalet. Absolutnie super responsywność. To jest coś, czego czasem mi brakowało na wersji mobilnej, bo z xClouda na wersji mobilnej, żeby była jasność, korzystałem bardzo dużo. I naprawdę fajnie się grało i była to super alternatywa, nawet jak ktoś wpadł i trzeba było właśnie sobie zrobić jakąś fajną sesję wspólną, to można było odpalić tablet, podpiąć do sieci i ktoś mógł z nami chociażby w Sea of Thieves pożeglować, co jest, no, to po prostu jest super sprawą. Pierwszy miesiąc Game Passa Ultimate to 4 zł, więc zawsze jak był ktoś nowy, to łapał się na darmowy miesiąc i często już zostawał z tą usługą, więc cóż można powiedzieć. Bardzo fajnie to reaguje. Kolory troszeczkę są stłumione przez ten kodek i to czuć wyraźnie, że nie jest to pełna jakość. Natomiast trzeba pamiętać o tym, co mówiłem na początku. Jest to uzupełnienie doświadczenia płynącego z rozgrywki. I jak na razie bardzo się cieszę, że nie ma żadnych dropów. Serwery są stabilne, wszystko działa bardzo sprawnie. Pokażę wam, jak to strzela. No, to jest naprawdę super. Nie czuć absolutnie żadnego opóźnienia. Nic nie jest nienaturalne. Często jest, jeżeli są jakieś opóźnienia, to można powiedzieć, czuć taki efekt, jakbyście mieli kamerę na gumowym kiju, czyli obracacie gałką, a ona tak jeszcze, no jest taka luźna. I tutaj tego absolutnie nie ma, wszystko działa super świetnie, responsywność jest bardzo fajna, czyli jedyne, czego tak naprawdę brakuje, to więcej mocy. Potrzebujemy tutaj więcej mocy obliczeniowej. Proszę pana, panie Microsoft, i będzie super. Wtedy będzie można robić z tego naprawdę samodzielną, świetną ofertę. I w jakimś niedużym abonamencie kupić sobie wirtualnego Xboxa i ogrywać wszystkie gry. No dobra, nie będę tutaj wam płynął, bo mogę się w tej grze zatracić. Wychodzimy. No i może jakaś ostatnia próba. Dobre były. Platforma, super. W dowolnym miejscu. Najważniejsze, co jest, najfajniejsza rzecz grania w chmurze, to jest to, że możemy grać wszędzie. Nie mamy aktualizacji. Save'y nam się wszędzie save'ują, no i możemy szybko załadować. Zwalnia telewizor, to jakiś tam niuans, nic wydaje się istotnego, aż tak, bez przesady. No dobrze, to może odpalmy jeszcze coś ciekawego. Nie ukrywam, że w część gier nie grałem nowych, więc nie będę teraz ich odpalał, żeby nie przechodzić tego całego procesu przywitania. Ale możemy na przykład wskoczyć do GTA 5 i zobaczymy, co sobą reprezentuje ten oto port. GTA 5 to już oczywiście gra, która ma swoje lata, no ale jedna z fajniejszych, jeśli chodzi o otwarty świat. No i wiadomo, Trevor. GTA, ile pamiętam, nie wczytywało się wcale tak szybko, no, w żadnej wersji. Wersji next-genowej jeszcze nie ma.
wersja PC-towa z dysku HDD, no to były duże sekundy. Więc zaraz zobaczymy, co nas tutaj spotka. Wczytywanie trybu fabularnego. W online nie wchodzę. Zobaczymy zaraz, jak nas przywita tryb fabularny. Tu wygląda to bardzo dobrze. A zobaczymy zaraz, jak będzie z jakością samej gry. No właśnie, tak jak mówiłem. Podobnie GTA, podobnie Red Dead Redemption. To są takie gry, które na poprzedniej już generacji konsol i na, nazwijmy to, poprzedniej generacji dysków, czyli HDD, wczytują się dosyć długo. Na PC-tach już te dyski HDD są używane, no, właściwie tylko do przechowywania jakichś danych, zdjęć takich do archiwizacji. Mało kto już używa ich na co dzień do grania. Natomiast cała poprzednia generacja konsol jak najbardziej. No i jesteśmy. No dobra. Nie mam żadnej broni. Pojeździmy sobie, żeby też nie wejść tutaj w jakiś limit 18+ na YouTubie. To będziemy się zachowywać bezpiecznie. Nie odbieramy telefonu, wsiadamy do autka. No, razi niestety w oczy ta niska rozdzielczość rozgrywki, ale to też jest, pamiętajcie, kwestia tego, na czym grać. To znaczy, jeżeli waszym urządzeniem będzie 15-calowy laptop, który no, jakby lata świetności ma za sobą, ale dzięki cloudowi możecie spokojnie ogrywać wszystko jak trzeba, no to ta jakość, to wszystko będzie wyglądało dużo lepiej niż na 27-calowym ekranie, który mam 30 cm przed twarzą. I to też jest bardzo istotne, na jakim ekranie gramy, z jakim kontrastem, jak to wygląda. Więc jeżeli to ma być dla was uzupełnienie oferty dla doświadczenia, jakie płynie przez konsoli, ale nie macie mocnego PC-ta, nie chcecie go mieć, bo nie jest wam potrzebny, ale macie PC-ta biurowego, na którym pracujecie, czy macie zdalne lekcje, zajęcia, cokolwiek, no to tak naprawdę świetna oferta. Nie przewidziałem aż takiej sytuacji. Za dużo cyberpunka. No dobrze, więc jest to dla was wtedy świetna oferta i możecie sobie to wszystko uzupełnić. Grać po prostu. Chodzi o to, w cloudzie chodzi o to, żeby grać wszędzie, w to, co się chce. Nie ograniczać się do miejsca ani czasu. Nie mieć żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o transfer, powierzchnię. Ostatnio na jakiejś grupie facebookowej ktoś tam mówi, że właśnie ściąga demo Resident Evil Village. I ja sobie myślę, kurde, ktoś jeszcze ściąga gry? Aktualizuje? Bez sensu. Już naprawdę nie trzeba tak robić. No dobra, mamy test za sobą. Dobrze było. Szybki start, to bym nie powiedział. Wydaje się, że reaguje. Chyba nie, niefortunnie dobrane słowa, no ale dobra. Wydaje się, że reaguje. Generalnie powiem więcej nawet. Wydaje się, że reaguje bardzo dobrze. Więc krótkie podsumowanie jeszcze przed końcem, żeby nie przedłużać. Całość jest fajnie spięta, dostępna, reaguje super, nie mieliśmy żadnych dropów, jak widzieliście po drodze, wszystko działało świetnie od strony technicznej. W tej chwili jedynym zarzutem, jaki bym miał, to to, że potrzebujemy wyższej jakości obrazu po prostu. Jeżeli ta jakość będzie podwyższona po becie, nawet to pełne Full HD, ale takie naprawdę fajne Full HD w bardzo dobrym kodeku z wysokim bitrate'em, no to jesteśmy w domu i tak naprawdę mamy dostęp do wirtualnego Xboxa, który pozwala nam ograć w tym momencie 247 gier za 55 zł miesięcznie. Fajnie, jakby następnym krokiem było jakby zaoferowanie samodzielnego abonamentu cloudowego i dostęp tylko do clouda. Myślę, że to idzie w tym kierunku i trzymam kciuki za Microsoft, żeby tak się udało, bo nie ma nic lepszego niż cloud gaming, który przełamuje wszystkie absolutnie bariery i granice dzisiejszego grania stacjonarnego.
No i tyle, jeśli chodzi o wstępne testy. Także pierwsze podejście mamy za sobą. Dogłębna analiza i to, jak to wygląda, oczywiście przed nami. Będę prezentował wszystkie dostępne w Polsce oferty. Dzięki za poświęcony czas i obejrzenie filmu. Jeżeli Was temat interesuje, to oczywiście zapraszam do subskrybowania i do komentowania pod filmem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, miłego dnia. Cześć.